Witajcie! Słuchajcie, no obiecałem, że wam filmik z pracy ciapka, ale trafiła się 60. No i jest już na lawecie, słuchajcie. Będzie remoncik. Nie wiem, wy się znacie, czy to jest silnik 60 czy 40. Mówcie. Ale tak. Tabliczka jest znamionowa od 60. Belka z przodu 60, także wszystko tutaj wygląda mi na oryginalną 60, ale wy się znacie lepiej na tym niż ja. O, tutaj widać jakieś było coś, ale to poklejone, nieważne. W każdym razie tak wygląda, jest to do remontu, nie ukrywam. Fajnie, że ma obciążniki, tam z tyłu nie będzie widać. To taka szybka w tej chwili relacja na krótko. Jest jak jest, do remontu się nadaje, będzie wyremontowana, będzie chodziła jak złoto. Tak na szybko, potem oczywiście będą zdjęcia, filmy z prac remontowych. A no i fajnie, że ma tutaj tego tura. Także będzie tutaj fajnie, zobaczymy co i jak. No co, bardzo się cieszę, zadowolony jestem, bo chciałem 60, jest 60. To tyle na razie, krótka relacja, widzimy się później. Cześć! No i przy okazji trafiła się przejażdżka promem przez Odrę. No tego bym się nie spodziewał, że mnie tak nawigacja wyprowadzi. No ale nic. Zawsze to jakaś atrakcja. O, tam ktoś na łódce płynie, główki widać, ale by człowiek pomoczył kija, słuchaj ta. A tutaj to jazie klenie, ja łowiłem na Odrze już parę razy, słuchajcie. Jakie leszcze, jakie w ogóle ryby tutaj są, to głowa boli. A przy takich główkach to jej sandacz siedzi. Piękna rzeka. No. Dobrze, no to tyle w każdym razie. Tak na krótko. Przeprawimy się przez Odrę i lecimy dalej. Traktor siedzi przymocowany. Nic mu nie jest. Parę drozbiorazgów trzeba dokupić. I będzie śmigał. No, to tyle na razie. Dzisiaj przeprowadziłem, znaczy dzisiaj, wcześniej przeprowadziłem taki... no, absolutnie kapitalny remont. Tutaj niczego się po prostu nie wymyśli. No i okazuje się, że chyba jednak nie będę go w stanie wyremontować. Także wstępnie idzie do sprzedania. Tutaj, tak jak jest z tym turem, nie będę tutaj nic ściągał. Silnik jest trochę... Bez takich różnych, powiedzmy, tam brakują przewody jakieś paliwowe, takie duperele. No dużo ma braków i nie wiem niestety, no ja nie znam się na mechanice, nie jestem w stanie go wyremontować. Nawet gdybym chciał, to po prostu nie potrafię. Jest fajny w każdym razie, bo 60 wiadomo. Jest tutaj plecak dodatkowo do niego. Tam są błotniki tylne i przednie. Słuchajcie, no obciążniki na kołach ma, płaska oś, tur. No ktoś, kto się zna, ktoś, co po prostu potrafi zrobić takie rzeczy, to naprawdę myślę, że zrobi z niego fajny ciągnik. Tym bardziej, że on nie będzie kosztował dużych pieniędzy. Myślę, że warto. No kabina jest, słuchajcie, no tur jest, no to tylko naprawdę dużo rzeczy. Także takich... no kto, wy się znacie, ja się tam na tym nie znam, po prostu wy się znacie, to będziecie wiedzieli, no. Silnik tutaj jest, urwany podejrzewam, kolektor wydechowy, bo nie wiem, gdzieś zahaczył tym, o tu jest ten kominek, widać, prawda, gdzieś musiał zahaczyć i urwał, także tak wygląda, tu w środku wszystko, no. No i tyle, co wam będę mówił, no ciągnik jest, tabliczka jest, 86 rok, także ja tego nie umiem sprawdzić, nawet nie wiem po prostu co tyle. Tyle, że koła się kręcą, wszystko jest ok, także skrzynia podobno ma być w dobrym stanie, tylko tu trzeba takie te śrubki powkręcać, plecak do wymiany, bo on jest pęknięty, więc tamten trzeba drugi tutaj założyć. No i tyle, no co. Nie ma takiej rzeczy, której by się nie dało wyremontować, no ale mówię, kogoś kto ma wiedzę. Ja niestety tej wiedzy nie mam, także muszę odpuścić ten temat. Także zobaczymy, co następnym razem wyjdzie. Tyle w każdym razie z niego widać. Płaska oś, zobaczcie. Koła jak trzeba na 6 śrub. Zaczep z przodu.
obciążników tych przednich nie ma, nie było. No ale co, fajnie, że tura ma, także to jest założyć muły, hej, i naprawdę dobra rzecz, a to zakładać, widzieliście, ja zakładałem tego tura małego, a co dopiero to założyć, no to już jest dopiero zabawa. No ale jest, no. W każdym razie tak wygląda. Akumulatory są, ale nie nadają się do niczego, więc po prostu trzeba kupić nowe. Koła, opony jeszcze, słabe już są opony, ale jeszcze nie takie, żeby po prostu je wyrzucić, no, także to jeszcze na tych oponach tam można pojeździć trochę. No, tutaj tych zaczepów do maszyn polowych nie widzę, ale ja myślę, że coś tam po prostu bym znalazł, jakieś tam, żeby ewentualnie to zrobić. No i co, no poza tym, no 60 to jest 60 zawsze, to jest ciągnik sprawdzony, wy wiecie najlepiej o co tu chodzi. Także tak wygląda, przygotowany w tej chwili do remontu, no, do niczego innego po prostu nie można go jak na razie użyć. Jest zima, fajny okres czasu na remonty, na zabawy. Ciepło, 14 stopni dzisiaj akurat, także też i można robić na zewnątrz i w środku. Także to tak wygląda. Nic tu nie będę robił, nic nie będę szykował. Pojawi się na ogłoszeniu. No i jeżeli chcecie, to wiecie, wiem, że macie możliwości, znacie się na tych rzeczach. No niestety ja nie mam tego daru mechanicznego, ale w każdym razie polecam, bo no za dobre pieniądze na pewno. No to tyle, trzymajcie się i do zobaczenia, cześć! Witajcie! Słuchajcie, taka oto niespodzianka. No dzień po dniu, absolutny szok, ale jak widzicie, co to jest? No to jest to nowy nabytek. W takim oto stanie, tak wygląda. Tu ciekawostka, słuchajcie, pafawak. Widzicie te plomby tutaj na pompie. No nie wiem, jak się ten ciągnik będzie sprawował. Kolumna. Ale powiem wam, że naprawdę jest piękna sztuka. Tak wygląda tył. Ma pewne braki, tutaj zaczepu nie ma. Jakieś takie drobiazgi. Ale ma chyba wszystko, co mieć powinien. Na górze wam nie pokażę teraz, bo nie będę właził na lawetę. Ale to jest ten sprzęt, o który mi chodziło od samego początku. Taka maszyna mnie interesowała. No i taka maszyna jest. Słuchajcie, wszystko suche. Nic tutaj nie ma, żadnych wycieków. Piękny sprzęt, zrobimy filmik o nim. Na razie tylko tyle. Krótka relacja. I no zobaczymy, jak to wszystko będzie się sprawowało. Ja jestem w każdym razie zachwycony tym sprzętem. To tyle, co wam chciałem powiedzieć na razie. Oto nowy nabytek. Takie cudeńko. Przyjrzyjcie się jemu. Alternator. Tabliczka jedna. Fajna rzecz. Pokazywałem wam go dopiero co. Kupiony. Opony, taki dziwny bieżnik, nie widziałem jeszcze takiego, słuchajcie. Ale 100 milowskie. 14, 9, 13, 28. Super transport, jakieś 8 PR-ów wystarczy. Co, tutaj takich parę muszę zaczep kupić. Belkę polową. To z takich drobiazgów. Tutaj klosz rozbity, to też będę musiał kupić. Ale ogólnie myślę, że jakiś tam remont zrobiony. Dosyć ładnie to wszystko wygląda. Tutaj te stworznie są nowe, przesmarowane, widać, że ten oto odpalamy. Odpalamy, jest na luzie.
tak wygląda. Tak odpala. Mam nadzieję, że swoje będzie pracował. No to co? Zrobimy małą przejażdżkę. Bo on ma chyba nowe blachy i nie podkładowane były, albo po piaskowaniu, jeszcze nie wiem. Kierownica, zobaczcie, jedną ręką. Idzie jak przecinak. To jest życie, jak to mówi Jarek. Hamulce są. Jedną ręką. Nie wziąłem tych szelek na głowę. Pojechałbym na pole jeszcze z wami, ale paliwa nie ma tutaj, bo sprawdzałem. O, jak nie ma paliwa, to nie ma. Zgaszony, dobra. Pyk. Wiemy, że obrotomierz nie podłączony. O, trzeba obrotomierz podłączyć, bo tam nie reaguje na obroty. Nie wiem, gdzie on tam to ma, słuchajcie. Aha, tu jest ta linka. I ona idzie z tamtej strony. Gdzie ona tutaj idzie, słuchajcie. To jest ta linka. I tu gdzieś z przodu. Ale do czego ona idzie? Ach, tu jest ten jinx, to jest to. No to już jest jasne. Dobra, czyli teraz tak, tylko sprawdzić, czy ten, a jeszcze, o, tu płyn chyba ma być. Sprawdzić, słuchajcie, czy to obrotomierz, ale obrotomierz kupię, bo on nie ma napisu Ursus, a ja bym ma napisu Ursus, a ja bym chciał mieć z napisem Ursus. No i ten zegar drugi też. Także z tym się pobawię, zobaczymy co i jak. No. Także posklejamy to, co trzeba skleić, dorobimy to, co trzeba dorobić. No i piękna maszyna, słuchajcie. No a jak wam się podoba, bo ja jestem bardzo zadowolony z niego.
piszcie w komentarzach, co myślicie. Zrobię Wam fajny filmik, myślę, że za niedługo, może jutro, pojutrze, pojedziemy na pole. No to tyle, na razie trzymajcie się, do zobaczenia, cześć! No słuchajcie, jeszcze zanim przejdziemy do rzeczywiście do następnego jeszcze filmiku, to podjedziemy na pole, bo kupiłem, proszę ja Was, wapno. Kupiłem wapno i będę je jeszcze, może w tym roku zdążę rozsypać. Jeżeli nie całość, to mam nadzieję, że trochę w tym roku jeszcze rozsypię. I zaraz zobaczymy, bo mi je przywieźli tutaj, chcę zobaczyć właśnie. Chcę zobaczyć, jak poszło, gdzie to wysypał, ile tego jest, co to jest. WZ-kę dostałem, także jest dobrze. Zobaczymy tylko, co to warte. Zobaczymy, co to warte, gdzie to wapno. No tu trzeba jeszcze te gałęzie, kurcze, pozbierać. Słuchajcie, święta są, no to trzeba się zająć świętami. O, tutaj wysypał. Oj, to się nie popisał. Ale wiem, że on miał przerąbane tutaj. Bo się musiał cofać ten kawał, co ja właśnie podjechałem, słuchajcie, do przodu. To on musiał się cofać. O, i tu widać, że się jeszcze ślizgał. To jest wapno? To wygląda na ziemię. Ale jaja. Znaczy, to nie jest konkretnie wapno, słuchajcie. To jest ta czarna kreda w ogóle, bo zapomniałem o tej nazwie właśnie, dobrze przypomniałem. No i w każdym razie czarna kreda, słuchajcie, no. No zbryla się ładnie. Bez zapachu. No i tutaj wysypał to wszystko. No przejechać się przejedzie, no. Samochodem, ale tutaj to trzeba wszystko pozbierać. No, wygląda dosyć dobrze. Jakby to rozsypać. No i w każdym razie tu nie będę sypał, bo tutaj w tym miejscu zaplanowałem, słuchajcie, parę hektarów, nie wiem, czy tu wyjdzie mi 2 hektary, może 3 borówki amerykańskiej. Tutaj badałem, proszę ja Was, pH gruntu tu jest 3,8-4 do 4. 3,8-3,9 jest najwięcej. Ale to już są tak drobne różnice, więc tu jest doskonała ziemia pod borówkę, bo już nie muszę nic tutaj zakwaszać. Gleba lekka, 5-6 klasy, więc typowo borówkowa. Natomiast to pójdzie tam w tamte, jutro się, słuchajcie, jutro albo pojutrze przejedziemy się tam, pokażę Wam, no oczywiście przejedziemy się nową 60-ką, słuchajcie, haha. A co? No i w każdym razie pojedziemy tam, zobaczymy po prostu tam, w tamto pole, bo tamto będę chciał najpierw wysypać to wapno, tą kredę, przepraszam, i dopiero potem to stależować. Nie będę tego po prostu orał, bo chcę przejść na, znaczy przejść, chcę w ogóle zacząć i robić uprawę bezorkową. Tego się będę trzymał, więc w taki sposób to mam zamiar zrobić. No i co, tam pójdzie, proszę ja Was, uprawy będą ekologiczne od samego początku, u mnie nic nie będzie, żadnych takich konwencjonalnych, no nie chcę po prostu stosować chemii, tym bardziej, że ta ziemia jest od 30 lat, nie widziała żadnej chemii, więc chcę ją po prostu zachować w takim stanie. No i co? I będą uprawy ekologiczne. Orkisze, nie orkisze, takie różne rzeczy. Być może, właściwie bardzo prawdopodobne jest, że będę chciał jeszcze robić, słuchajcie, zioła. Też powiedzmy jakieś tam, nie wiem, zobaczymy, czy się uda dogadać z jakąś firmą zielarską typu Herbapol albo inne. W każdym razie będę chciał uprawiać zioła, no i zobaczymy, także tutaj po prostu ta kwatera, w każdym razie to tu widzicie, tam do tego lasu i tutaj do tego rowu tutaj,
to będzie w całości pod borówkę amerykańską. Tamta część za lasem, to co jest tutaj w tej chwili za lasem, tam pójdą jakieś inne uprawy, być może truskawka albo coś takiego. Może jakieś tutaj, jeszcze tam z tamtej strony pomidory, ogórki, zobaczymy jakieś warzywa, może zostawię tam z pół hektara. A tam na końcu, tam w tamtej stronie, tam będą właśnie uprawy, uprawy zbożowe, czyli przede wszystkim orkisz, zobaczymy jak to wyjdzie. Takie są plany, ponieważ ta kreda już przyjechała tutaj, więc nie mam właściwie czasu, muszę sprowadzić tura, także zobaczymy, tura sprowadzam. Biorę lejek do 60 i to 60 wszystko ogarnę. No, to w każdym razie tyle. Zobaczymy, ile mi to zejdzie. Oczywiście też będą relacje z tego. Zaczynamy, mam chwilę w każdym razie przed wyjazdem następnym do roboty, ale mam chwilę tutaj taką na prace rolne i na pewno z nich skorzystam w najlepszym, najbardziej jak się tylko da, w najlepszym z możliwych sposobów. Także tu wykorzystam to, żeby to rozsypać. Sprowadzić tutaj jeszcze pozostałe maszyny, no i co? No i jedziemy, nie? Także będą relacje, będzie przejażdżka nową 60, słuchajcie, no i to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Nie zapomnijcie o komentarzach, subskrypcjach, łapkach, także jeżeli Wam się nie podobał, łapka w dół, jeżeli łapka w dół, jeżeli Wam się podobał, łapka w górę. I komentujcie, zapraszam do dyskusji, napiszcie co myślicie o tej 60 do remontu, która będzie też w tym filmie też występuje i tej, która już jest właściwie no, od razu do pracy. No. Co myślicie, słuchajcie, jeszcze o tych oponach, nie wiem, widzieliście takie opony po prostu w 60? Ja pierwszy raz w ogóle takie opony traktorowe w maszynach budowlanych, one owszem występują, ale żeby w traktorach tego jeszcze nie widziałem. Dobra, tyle. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!